Osiedlowego turnieju piłki nożnej o puchar prezesa PSM Rynawa, pana Jerzego Śniega, a pan Jerzy Śnieg obok mnie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie prezesie, 23. edycja, no na pulsie niedzieli, ale wiemy, że na początku turnieju odbywały się tylko raz w roku, w związku z tym na początek, no muszę pana zapytać, czy pan jeszcze jest w stanie powiedzieć, od ilu lat odbywają się te turnieje? Prawie od 15 lat. To jest, bo z początku był raz w roku, a później zaczęliśmy kręcić już dwa razy w roku. Wiosna, jesień i tak będziemy trzymać, bo takie zapotrzebowanie jest. To znaczy, że ten turniej jest starszy niż nawierzchnia Orlika, na którym jest rozgrywany. O, no tak, wiesz, jeszcze Orlika nie było, a myśmy tu już grali. Skąd pomysł, żeby w niewielkim 40 niespełna tysięcznym mieście turniej piłkarski dla amatorów rozgrywać aż dwa razy w roku? Ja myślę, że to najważniejsze, że jest zapotrzebowanie. Jak zapotrzebowanie jest, no to trzeba robić. No dzisiaj turniej rozpoczęliśmy od 15, 17 kończymy. To 3 dni, 30 drużyn. To młodzież chce grać. Młodzież chce cieszyć się tym, co robi na boisku. Zauważyliście, przeżywają, nerwują się, a przy tym rodzice, babcia, dziadek, koleżanki. Wszystko przeżywa i tak ma być. Takie emocje muszą być. Emocje piłce nożnej towarzyszą, są całkowicie nierozłączne z piłką nożną. Tym niemniej turniej z czasem się rozrasta i to już nie tylko piłka nożna. Na kolejnych edycjach widzimy rozmaite imprezy towarzyszące. Podobnie jest tym razem. Tym razem włączyliśmy akurat nowy prezes strażaków powiatowy. Zaproponował się. Pokaże nam ratownictwo straży pożarnej, niektóre dyscypliny sportowe, strażackie takie. Włączył się i obok robimy też to. Przedtem biegi na orientację, koszykówka. No chcemy tą młodzież jeszcze też na boku troszeczkę zagospodarować i pokazać, że można jeszcze coś zrobić. Czyli tym razem oprócz piłki nożnej ratownictwo i być może początek przygody z ochotniczymi strażami pożarnymi. Ale mnie interesuje, panie prezesie, swoista aktywność obywatelska, którą wyzwala turniej, bo już z racji chociażby ilości edycji, które się odbyły, jest tak, że być może uczestnicy pierwszych osiedlowych potyczek przyprowadzają dzisiaj swoje dzieci, aby spotykały się, aby dalej brały udział w turnieju, a to też owocuje różnymi pomysłami. Rodzice zaczynają się organizować, zakładają własne kluby, własne stowarzyszenia, między innymi po to, aby ich dzieciaki mogły się zmierzyć tutaj na turnieju Rynawy. Ja myślę, nie tylko tutaj na turnieju, ale ja uczestniczę i wspieram ich, pomagam, jak robią turniej na hali sportowej, albo jadą do Pelplina, albo jadą do innych powiatów, albo w Sztumie jest to. No, trzeba pochwalić i trzeba zauważyć, to się nie da nie zauważyć, nawet tutaj na naszym turnieju, że poziom piłki, szczególnie u młodzieży, jest naprawdę wysoki. A się chce patrzeć. Jest ta młodzież, jest ten narybek, naprawdę. To są przyszli mistrzowie. No to panie prezesie, jak pan w takim razie wytłumaczy, skoro jest tak dobrze, to skąd się wzięło słynne 6-0, a właściwie 0-6 w potyczce Legii z Borussią? Tam się wypadki bywają, zdarzają się. Wobec tego to zostawmy, to są zawodowcy, a tu amatorzy są lepiej nieraz przygotowani od zawodowców. W sporcie amatorskim jest pewna szlachetność niedostępna sportowi zawodowemu, a tak ładnie o piłce nożnej, o swoim turnieju mówił jego pomysłodawca, organizator i szef, czyli prezes Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej Rynawa, pan Jerzy Śnieg. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, panie redaktorze, i zapraszam na kolejny, na wiosnę turniej. Nie dotykaj pacjenta, analizowanie. Naciśnij migający przycisk defibrylacji. To tak? Tak. Defibrylacja przeprowadzona. Rozpocznij reanimację.
turnieju Renawy. Nowość, straż pożarna, ale to nie dlatego chyba, żeby rozganiać kibiców, którzy zbyt zapalczywie będą kibicować swoim drużynom, ale z zupełnie innych powodów, a z jakich opowie nam pan Krzysztof Skoczek ze straży pożarnej, ochotniczej straży pożarnej w Pastwie, jak mniemam. Tak, ochotnicza straż pożarna w Pastwie, Krzysztof Skoczek, witam państwa, bardzo mi miło. Panie Krzysztofie, ale oprócz tego to mi się coś wydaje jeszcze, że pan to wysokie stanowisko w strukturach powiatowych ochotników zajmuje. Od niedawna, dokładnie od piątku, wybrano mnie prezesem zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W Kwidzynie oczywiście. A więc lipy nie ma, prezes powiatowego zarządu ochotniczych straży pożarnych, pan Krzysztof Skoczek na turnieju Renawy, jak zresztą widać PSM Renawa na koszulkach. A zatem, panie Krzysztofie, co strażacy robią wśród piłkarzy i kibiców? Tak jak już tutaj pan redaktor powiedział, nie rozganiamy kibiców, nie studzimy też zapałów, aczkolwiek zapały tutaj, jak widać, kibiców i zawodników są wielkie. Przyłączyliśmy się do tej imprezy i chcemy zorganizować kilka tutaj konkurencji takich integracyjnych, żeby także coś oprócz piłki kopanej kibice, nie tylko zawodnicy, ale też żeby kibice, którzy niekoniecznie są zaangażowani w sam mecze, żeby też mogli przyjść, pobawić się całymi rodzinami tutaj właśnie w konkurencjach integracyjnych, które przygotowaliśmy wraz z naszym partnerem młodzieżą z liceum o profilu Bezpieczeństwo Publiczne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Za długo się zajmuję dziennikarstwem w Kwidzynie, żeby dać się nabrać tylko na integrację. Ja wiem, że dla strażaków integracja to rzecz ważna, a nawet kluczowa, ale z tyłu głowy zawsze macie jakieś szkolenia, zawsze bezpieczeństwo chodzi wam pewnie po głowie, co? No tutaj pan redaktor, tak jak już powiedział, zjadł zęby na dziennikarstwie i nie da się pana redaktora oszukać i my oszukiwać nie będziemy. Oczywiście taka integracja, takie zabawy to też promocja bezpieczeństwa i na tym nam bardzo zależy. Chcemy też w ten sposób zareklamować ochotnicze pożarnictwo i chcemy pozyskiwać nowych członków w nasze szeregi. Tak jak tutaj pan redaktor też powiedział, to też szkolenia i przy okazji tych konkurencji zorganizowaliśmy też mały pokaz, małe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, z udzielania pierwszej pomocy z stosowaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych i czekamy tutaj po prostu na osoby, które są wolne w tej chwili od kibicowania, od grania i bardzo chętnie je poinstruujemy i przeszkolimy. No właśnie, a szkolić będzie w czym, bo proszę państwa, właśnie między innymi dzięki staraniom i uporowi pana Krzysztofa Skoczka Kwidzyn zapełnia się defibrylatorami w miejscach publicznych, które być może uratują życie. Na szybko liczę, między innymi dzięki waszym staraniom, 9 defibrylatorów trafi w różne miejsca w Kwidzynie. Tak jest, dobrze tutaj pan redaktor podkreślił waszym, bo to nie tylko moja zasługa, oczywiście byłem pomysłodawcą tej dwóch takich projektów, ale sam bym tego nie zrobił, cała rzesza ludzi, pozwolą państwo, że tutaj nie będę nikogo wymieniał, ani nazwiska, ani z funkcji, po prostu cała rzesza ludzi, którzy głosowali, którzy promowali te projekty i myślę, że to można już powiedzieć o sukcesie, bo w mało którym mieście w Polsce przybywa 9 defibrylatorów w ciągu roku. Ale o tym też już niedługo będziemy oficjalnie te defibrylatory przekazywali. Pierwsze 4 sztuki, że tak powiem, już są zapakowane, już lecą do nas, do Kwidzyna. Te, które były właśnie jakby zwycięskie w pierwszym kwidzyńskim budżecie obywatelskim i za niedługo je oficjalnie przekażemy do użytkowania. A o tym, że defibrylatory trafią do Kwidzyna, zdecydowaliście państwo, bo to jak powiedział pan Krzysztof, pierwsze 4 w ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, a kolejne 5 w ramach grantowego programu Jabila, w którym również państwo oddawaliście głos i właśnie dzięki wam 9 defibrylatorów, jak powiedział pan Krzysztof Skoczek na turnieju Renawy, trafi na ulicę Kwidzyna. Ja w takim razie nie zatrzymuję dłużej pana, bo dzieciaki tutaj się koło nas kłębią, żądne udział w konkurencjach. Dziękuję uprzejmie, no i gratuluję tych sukcesów z defibrylatorami. To nasz wspólny sukces, bardzo dziękuję i dużo razy jeszcze będę dziękował wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły. Bardzo serdecznie dziękuję, tak jak pan redaktor powiedział, spieszymy do młodzieży, która już u nas czeka. Dziękuję. Dziecięca szkółka piłki nożnej. Taką nazwę nosi drużyna złożona między innymi z tych młodych dżentelmenów, chłopcy z rocznika 2007. Witajcie chłopaki i przede wszystkim powiedzcie, jak się bawicie na turnieju Renawy.
Bardzo dobrze. Czy konkurencja jest trudna, czyli czy mecze, które do tej pory rozegraliście, były dla was wymagające? Trochę tak, a trochę nie. Trochę tak, a trochę nie, czyli tak jak w piłce nożnej. Słuchajcie, słyszałem, że to nie jest wasz pierwszy start na tym turnieju. Nie, drugi. Nie, ja dopiero co przyszedłem do szkółki, to nie wiem. Czyli jesteś nową kadrą, ale tu z tyłu Kuba podpowiada, że drugi raz, tak? Tak. I powiedzcie, za pierwszym razem udało się wam jakie rezultaty osiągnąć, czyli które miejsce zajęliście? Trzecie. Trzecie miejsce. A powiedzcie, dzisiaj liczycie na? Na pewno na jakiś... Na puchar bardzo duży. Dziecięca szkółka piłki nożnej dzisiaj liczy na bardzo duży puchar, a tutaj słyszę, jeden z kolegów podpowiada, że jutro też gram jakiś turniej? Jutro gramy 5 meczy jutro gramy. Jak wyjdziemy z grupy, jak to będziemy, bardzo dobrze. No, jak wyjdziemy z grupy, to będzie bardzo, bardzo, bardzo. No proszę, to kolejny dowód na to, że turniej Renawy to wcale nie jest takie amatorskie przedsięwzięcie, bo proszę bardzo, chłopcy od 3 dni borykają się tutaj z przeciwnikami na Orliku, jutro kolejny turniej, jakąś ligę grają. Powiedzcie, czy turniej Renawy to jest taka fajna impreza? Tak, bardzo fajna. Kuba mówi, że jest fajna, pewnie dlatego, że tata jest jednym z organizatorów. Tak. Tak, ale tak naprawdę to jest fajna, powiedz z jakiego powodu? Że się gra w piłkę, uczy się coś. Uczy się coś, a nagrody fajne dają? Nie wiadomo. No. Nie wiadomo. No nie wiadomo, jak się wygra, to się dostaje. A słuchajcie, powiedzcie mi, dużo czasu poświęcacie z tego, co widzę na grę w piłkę nożną. Czy w waszych główkach rodzą się już takie myśli, żeby robić zawodową karierę piłkarską? Tak. Tak. Czyli chcielibyście zostać zawodowymi piłkarzami? Ja bardzo bym chciał. A w jakim chciałbyś grać, powiedz, klubie polskim na początek? No to może w Lechii Gdańsk. W Lechii Gdańsk. Ja rozumiem, że dzisiaj nie znajdę wśród was takiego, który by powiedział, że chciałby grać w Legii Warszawa. Ja bym chciał w Poznaniu. Proszę bardzo. No ja albo w Lechii, albo też w Poznaniu. No proszę bardzo, rzecz zadziwiająca. Kwidzyn, miasto podobno oddane Legii w 100%, a tutaj żadnego kandydata do tej drużyny. A jak już słuchajcie, zrobicie karierę w polskich klubach, to pewnie chcielibyście w jakiejś superlidze zagranicznej zagrać. Ja bym chciał w Barcelonie. W Barcelonie, a tu? Ja bym chciał w Barcelonie i w Manchesterze City. No proszę bardzo. I tak właśnie z Kwidzyna, z Orlika na Piastowskiej można trafić do Barcelony, a można do Manchesteru, a ze mną licząca również na miejsce na pudle w tegorocznym turnieju drużyna dziecięca szkółka piłki nożnej, rocznik 2007. Tak się prezentują ci młodzi, fajni dżentelmeni. Kto wie, może nadzieja piłki nożnej, kto wie, może nawet nadzieja Legii Warszawa. Przez 23 edycje osiedlowy turniej piłki nożnej Renawa nie tylko wychował całe pokolenia młodych piłkarzy, ale również inspirował ich rodziców do tego, no właśnie do czego? O to zapytamy panią Edytę Jaworską, mamę dwóch chłopaków, którzy można by było powiedzieć zdarli buty na tym osiedlowym boisku, a teraz zdzierają buty zupełnie gdzie indziej, bo z inicjatywy pani Edyty powstało właśnie co? No niekoniecznie z inicjatywy pani Edyty, ale tak naprawdę z inicjatywy rodziców powstał nowy klub sportowy Supra, który ma już dzieci w lidze. Nasze dzieci grają, dziś miały trzeci mecz rozgrywek z lidze. Dwa wygrały, jeden przegrały, jeżeli się nie mylę, może być odwrotnie. No i nasza inicjatywa ma już jakby liczne grono zainteresowanych rodziców, bo w tej chwili mamy 50 dzieci, które trenuje w naszym klubie. 23 to dzieci z rocznika 2003. Pozostałe dzieci to dzieci z rocznika 2006 i młodsi. I w tej chwili trwa cały czas nabór dzieci do naszego klubu. Ja tak jak mówię, jestem jednym z rodziców, którzy aktywnie angażuje się w życie klubu. Z tego względu, tak naprawdę jest nas z 10 rodziców, którzy jakby regularnie gdzieś tam się spotykają i ustalają, co robimy. Ale jest zarząd klubu, który jakby odpowiada za całość działalności i my już tak daleko nie ingerujemy. A pani Edyto, proszę mi powiedzieć,
Co was natchnęło, was rodziców, aby zakładać kolejny klub czy kolejne stowarzyszenie zajmujące się piłką nożną? Przecież w Kwidzynie no, jest całym szacunkiem, dokąd posłać dzieci, żeby ten sport mogły uprawiać. Oczywiście, że jest. Ja mam sama dwóch synów. Jeden z nich trenuje w klubie Rodło, drugi trenuje w Suprze. No na pewno to, żebyśmy mieli jakby też wpływ na to, co się dzieje w klubie, zdecydowało o tym fakcie. Ja muszę powiedzieć, że mam różne doświadczenia, no i pozytywne, skoro jedno z moich dzieci jest w Rodle, i negatywne, skoro drugie jest w Suprze. No wiele zależy od możliwości współpracy i z trenerem, i z klubem. Tu zdecydowaliśmy, że jakby część naszych dzieci, czyli moje dziecko między innymi z rocznika 2003, przejdzie do drugiego klubu, czy konkurencyjnego, na pewno takiego, który stwarza alternatywę rodzicom i dzieciom, no i inne możliwości. Zobaczymy, tak naprawdę to rynek, rodzice, dzieci zdecydują, czy ten klub będzie miał rację bytu, a my jako rodzice i na pewno władze klubu zrobią wszystko, żeby tak się stało. No, tym niemniej dzisiaj z powodu rozgrywek ligowych pani dzieciaki w turnieju Rynawy nie mogły wziąć niestety udziału. Nie, a co roku brały, także przyjechały tutaj chociażby przywitać się z kolegami, porozmawiać z nimi. Na pewno jest to turniej, który buduje relacje międzyludzkie, nie tylko uczy umiejętności gry na boisku, ale też współpracy w zespole, szacunku i pozwala nabyć troszkę inne postrzeganie chęci wygrywania za każdym razem. Na pewno jest to coś, co uczy. Myślę, że każdego z nas, kto tylko w jakąkolwiek dyscyplinę sportu kiedykolwiek grał, czy uprawiał jakąkolwiek dyscyplinę sportu. Proszę Państwa, jeżeli chcecie, aby Wasze dzieciaki odnosiły sukcesy, na przykład tu, na turnieju Rynawy, to zapraszamy do klubu Supra. Tam dzieci odbiorą solidną lekcję gry w piłkę nożną. I kto wie, podczas przyszłych edycji to właśnie być może one będą odbierać puchary z rąk prezesa Jerzego Śniega. A obok mnie pani Edyta Jaworska, jeden z założycieli. Jeden z rodziców, który jakby poparł inicjatywę władz stowarzyszenia. Supra, nowa marka piłki nożnej w Kwidzynie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu PSM Renawa dziękuję za udział, dziękuję organizatorom, dziękuję sponsorom, wszystkim, którzy współpracowali, aby ten turniej wypadł bardzo dobrze. Jak również Wam, drodzy zawodnicy, Waszym rodzicom, znajomym, babci, dziadkowi, wszystkim tu obecnym. O, ładnie patrzcie, na tą panią patrzcie, a nie tam patrzcie do siatki. Wszystkiego jeszcze. Fajnie, dziękujemy. Fajnie, już koniec. No dziękujemy. Dziękujemy wszystkim za udział w edycji jesiennej naszego turnieju i zapraszamy w przyszłym roku, w maju 2017.